Cześć, siema, witam Was serdecznie na kanale OFPC. Dzisiaj samochodowo, ale nie z samochodem bezpośrednio związany temat. Każdy, kto ma dzieci, ja mam dwójkę, doskonale wie, jak ciężko w takim minivanie utrzymać porządek. No syf to jest norma i nie czarujmy się, ale na odkurzacze te, na monety możecie wydać majątek. Więc niezbędnym wyposażeniem takiego auta jest odkurzacz, najlepiej bezprzewodowy. I dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować takie cudo od Navitela CL100. Całkowicie bezprzewodowy odkurzacz. Mało tego, porównamy sobie go do odkurzacza takiego standardowego, samochodowego, który możecie kupić na Allegro w kwocie o połowę mniejsze często od tego. Jakie jedna i druga konstrukcja ma wady, a jakie zalety, zapraszam po krótkim intro. Navitel CL100 to jest nowość. Ten odkurzacz niedawno pojawił się dopiero w ofercie producenta. Jak mnie pamięć nie myli, to jest pierwszy odkurzacz w ogóle od tego znanego Wam producenta, chociażby z mojego kanału, całkowicie bezprzewodowy. W zestawie, poza samym pudełkiem, dostajemy również etui takie transportowe, w którym jest odkurzacz. Jedną końcówkę, ale dwufunkcyjną, bo poza takim standardowym, wąskim końcem mamy również niewielką sztoteczkę. Przewód do ładowania odkurzacza z końcówką USB typu A oraz USB-C, ponieważ odkurzacz jest całkowicie bezprzewodowy. No i w końcu sam odkurzacz. Po pierwsze, pod względem solidności konstrukcji ogromny plus dla producenta. Ja mam również taki zwykły odkurzacz allegrowy i on najtańszy wcale nie był, ale jak to się weźmie do ręki, no to robi wrażenie. Naprawdę spasowanie elementów, wykończenie jest na wysokim poziomie. Mamy taką końcówkę, która zasłania nam pojemnik na nieczystości. Tutaj dodatkowo z magnesem, że możemy sobie to o tak przymocować gdzieś tam. Niestety, ale całego odkurzacza nie ma opcji, żeby w takim położeniu utrzymało, bo to po prostu spadnie, magnes jest za słaby, ale położyć gdzieś na masce czy nawet na dachu, po to chociażby, żeby użyć tutaj takiej latarki awaryjnej, która ma dwie funkcje świecenia oraz trzecią typowo czerwoną mrugającą. Możemy to sobie wtedy wykorzystać do jakiegoś doświetlenia. Poza tym mamy złącze USB-C. Mamy dwa przyciski osobno do włączania odkurzacza i tutaj mamy dwa biegi mniejszy o słabszym zaciągu, ciągnięciu oraz pełna moc oraz osobno do właśnie zarządzania podświetleniem i także cztery niewielkie diodki, które informują nas o poziomie naładowania baterii w odkurzaczu. Sam pojemnik na nieczystości nie jest duży, jego bardzo łatwo się zdejmuje. Mamy oczywiście również w środku filtr, o właśnie, który trzeba wyczyścić. Czyści się go prosto, zakłada prosto, natomiast sam pojemnik jest stosunkowo nieduży. W zależności od tego, jak mamy brudno na przykład w samochodzie, no to w przypadku takiego C-Maxa czasami go w trakcie czyszczenia trzeba nawet dwukrotnie opróżnić. Bez końcówki za bardzo się z niego korzystać nie da, bo tutaj ta wsawka nie będzie dostatecznie przylegała, natomiast końcówką całość jakaś wielka nie jest, poręczna, bardzo łatwo to się wszystko reguluje, ustawiane i przede wszystkim moc. Mamy tutaj, jak wcześniej wspomniałem, dwa tryby, dwie moce, dwa ustawienia. To jest to słabsze. Myślę, że i tak jest odkurzacz dość słyszalny. Oraz pełna moc sania. Wierzcie mi albo nie, ale ten odkurzacz, mimo że jest bezprzewodowy, oferuje większą moc sania od tego, z którego korzystałem do tej pory. Mało tego, tutaj mamy przewód. Ten odkurzacz bez podłączenia do gniazdka samochodowego zasilania nie będzie po prostu działał. Mało tego, jego pełna moc jest dostępna tak naprawdę dopiero kiedy de facto samochód jest na chodzie, a powyżej minuty wiadomo grozi to mandatem. Inna sprawa, że bez sensu marnujemy paliwo, więc to jest mega dobre rozwiązanie. I to co najważniejsze, w przypadku konstrukcji bezprzewodowej na baterię, ta moc sania jest dostępna w zasadzie do samego końca, do momentu, aż się bateria wyczerpie. Nie chcę przedłużać, więc teraz najważniejsze, jak tym się czyści, jak to się użytkuje. Oczywiście odkurzacz ma swoje wady i zalety. Zacznę od wad, bo tych jest mało. Moim zdaniem, jak chodzi o te diody, owszem, one są, ale ja to traktuję jako taki bardziej gadżet, dla mnie osobiście mało użyteczny, bo jak potrzebuję coś doświetlić, to wolę wykorzystać nawet latarkę wbudowaną w smartfonie, którą zawsze mam pod ręką,
niż wyciąga specjalnie do tego odkurzacz. Drugą wadą jest stosunkowo mały pojemnik na nieczystości. Tak jak wspomniałem, w przypadku takiego C-Maxa czasami nawet dwukrotnie trzeba go czyścić, opróżniać przy sprzątaniu nawet takim zgrubnym. No i oczywiście musimy brać pod uwagę, że czy taki, tak, odkurzacz, to są odkurzacze raczej do utrzymania porządku, ewentualnie do po prostu posprzątania jakichś większych nieczystości, no bo nie czarujmy się, ale generalnych porządków takim maleństwem nie zrobimy. I moc będzie za mała, i pojemnik za mały, no to nie są urządzenia do tego typu prac stworzone. Natomiast trzeba przyznać, że tak, dochodzi to do naprawdę ciasnych zakamarków. Moc sania jest aż dla mnie nad wyraz zadowalająca jak na takie maleństwo. Cena również moim zdaniem wcale nie jest powalająca, bo to jest około 300 zł. Oczywiście link w opisie tego filmu znajdziecie jak najbardziej. Biorąc pod uwagę jakość wykonania, czas pracy na baterii, to co oferuje, to jest cena jak najbardziej ok. Co więcej, tutaj chciałbym zaznaczyć, że bateria w pełni naładowana wystarcza do zrobienia porządków właśnie w takim minivanie pokroju C-Maxa, Turana i nie musimy go w trakcie sprzątania ładować. To jest dużą zaletą. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że Cel 100, jego recenzja pewnie nie przyciągnie rzeszy widzów, ale jeżeli oglądacie ten materiał, macie samochód i zastanawiacie się właśnie nad tego typu urządzeniem, naprawdę polecam. Sam po teście mam zamiar kupić ten odkurzacz, bo 300 to jest spoko kwota jak za tak dobre urządzenie. Mało tego, dzięki temu, że to jest całkowicie bezprzewodowe, to równie dobrze może służyć Wam w domu, czy tak jak nawet mi w serwisie, do jakichś takich zgrubnych, szybkich porządków. Ładuje się szybko, bateria starcza na długo, a moc jest imponująca jak na tego typu rozmiary. Moi drodzy, ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę, no i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, trzymajcie się.